Powiemy sobie króciutko o statyce w przestrzeni. Ten dział formalnie nazywa się równowaga przestrzennego dowolnego układu sił. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. No, ta nazwa jest cudownie straszna po prostu. Teraz tak, no oczywiście budujemy to na statyce 2D, tak? Czyli jeżeli ktoś w miarę ogarnia statykę 2D, to ze statyką 3D też sobie dosyć dobrze powinien poradzić. Zacznijmy od takiego bardzo teoretycznego wstępu. I teraz tak, przypominam, jak to działało w 2D, tak? W 2D to działało w ten sposób, że oczywiście my formalnie te nasze belki, ramy i inne cuda wyobrażamy sobie tak, jakby one faktycznie były w tej naszej przestrzeni, ale patrzymy na nie tylko w tych dwóch wymiarach, które nas interesują. Teraz tłumacząc to, co powiedziałem, tak na konkretny przykład, to wyobraźmy sobie na chwilę, że mamy coś, co przerabialiśmy gdzieś tam hen na początku, czyli mamy sobie zwykłą belkę, no nie? Zwykłą, najprostszą beleczkę. No, tam o długości nie jest to w tym momencie kluczowe, ale powiedzmy, że 5 metrów. Powiedzmy, że obciążona jest, momentem skupionym o wartości 10. Powiedzmy, że obciążona jest na przykład jeszcze siłą skupioną dokładnie w połowie o wartości 6. Zaznaczę jeszcze, że dokładnie w połowie, żeby nie było problemu. I teraz tam, kiedy mieliśmy statykę 2D, no to mieliśmy do czynienia z trzema równaniami równowagi. I zwyczajowo byśmy to przyjmowali tak na wiarę, że no to jest suma sił na jednej osi, suma sił na drugiej osi i suma momentów. No i gdzieś tam po cichutku przyjmowaliśmy, że ta suma momentów zapewne jest względem tej trzeciej osi, prawda? Tego to nie zawsze wszyscy wykładowcy mówią na głos, ćwiczeniowcy mówią na głos. Natomiast ta równowaga, którą myśmy w statyce 2D zapisywali, to jest równowaga względem tej osi skierowanej do nas, prawda? Czyli gdybyśmy patrzyli na to, no to to jest, akurat ten układ jest troszeczkę mniej typowy, z reguły x jest wzdłuż belki, nie ma to do końca znaczenia. Natomiast powiedzmy, że tutaj posłużymy się tym układem. No i teraz tak, tutaj jest ta oś x-ów. Czyli tak naprawdę to, co ja robiłem zawsze w statyce 2D, to jest nic innego jak suma momentów względem tej osi x. Ta oś x oczywiście mogła być w wolnym punkcie i byśmy tam wtedy nie oznaczali tego jako sumę momentów względem osi x, tylko oznaczaliśmy to jako sumę momentów względem punktu. Ale tak naprawdę mieliśmy na myśli oś x, tylko że przyczepioną w punkcie, tak? Bo jak to jest punkt A, to to byłaby suma momentów w A. Ale tak naprawdę w A względem osi x, no bo sumę momentów nie liczymy względem punktu tak naprawdę, tylko liczymy zawsze względem osi. No i tak, kończąc to takie szybkie przypomnienie, jak to działało na belkach, no to w tym momencie mielibyśmy reakcję od tej podpory, czyli mielibyśmy jakieś VB. Tych reakcji nie mielibyśmy, dlatego że te reakcje przechodzą przez punkt badany, a konkretnie przez oś badaną w tym przypadku, nie? To byłyby dwie. To też jest. No i to też jest drażliwy temat, bo tak naprawdę nie byłyby dwie, byłyby trzy, tak? Tylko pomijamy tą do nas, dlatego że my przy analizie belki w ogóle pomijamy takie jakby obciążenie skierowane do nas, prawda? Traktujemy belkę jako element dwuwymiarowy. W praktyce wiadomo, że to jest pewne uproszczenie, to jest model. Ale kończąc to zadanie, to mielibyśmy tak, są momenty w punkcie A, względem osi x przypiętej w punkcie A, to jest 6, razy 2,5, dodać 10, podjąć VB, razy 5. Teraz tak, dwa słowa komentarza jeszcze do tego, jak tutaj są te znaki zrobione. No i ponownie, my przyjmowaliśmy zawsze, że te momenty są prawoskrętne, są dodatnie, lewoskrętne są ujemne. I ja tutaj to tak zrobiłem. Ale tak naprawdę, gdybyśmy chcieli zachować zgodność z tym układem, który ja narysowałem, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ta oś x jest do nas. A statyka rządzi się w tym momencie, momenty względem tej osi rządzą się regułą prawej dłoni, tak? Albo regułą śruby prawoskrętnej, jak zwał, tak zwał. Czyli albo wyobrażamy sobie śrubę, która idzie zgodnie z osią x-ów, nigdy nie potrafiłem, więc ja sobie zawsze wyobrażam po prostu, że kieruję kciuk zgodnie z osią i palce pokazują mi dodatni zwrot momentów. Tłumacząc to z polskiego na nasze, albo w zasadzie rysując to tak, żeby to ktokolwiek poza mną zrozumiał, chodzi o to, no nie? To są moje dodatnie momenty względem tej osi. Jak to są moje dodatnie momenty względem tej osi, podkreślam, że my de facto jesteśmy w przestrzeni, tak? No to w tym momencie to, co jest przeciwstawne, będzie ujemne. To akurat tutaj jest to o tyle nieszczęśliwie, że to jest minus 6, no nie? Potem mamy tą dziesiątkę i teraz tak, ta dziesiątka jest momentem.
No, jest przeciwnie skierowana zdecydowanie, czyli tutaj też zmieniam sobie to na minus. No i na końcu mamy VB, które tym razem jest zgodne. Tak? Gdybyśmy wyobrazili sobie kciuk zgodnie z osią X-ów, palce szłyby tak samo jak VB. Obracałyby tą belką tak samo jak VB. To jest wstęp związany z tym, że przechodzimy od płaszczyzny do przestrzeni, ale tak naprawdę dalej będziemy robić to samo. Tylko teraz te momenty będą musiały być zapisane niestety względem trzech osi układu. Dlatego, że w statyce 2D mieliśmy sumę rzutów na jedną oś, sumę rzutów na drugą oś, sumę rzutów sił oczywiście i sumę momentów na trzecią oś de facto, nie? Teraz, jeżeli przejdziemy sobie do przestrzeni, to my w przestrzeni niestety mamy więcej stopni swobody. I tak jak w statyce 2D były trzy równania równowagi, plus oczywiście sumę momentów mogliśmy względem dowolnego punktu tych sprawdzeń można było sobie wytworzyć troszeczkę więcej. No to w 3D niestety, ale będziemy mieli sześć równań równowagi, tak? Sumę sił na trzech osiach i sumę momentów na trzech osiach. Teraz tak, zanim przejdziemy sobie do warunków równowagi, które, tak jak mówię, no będą takie same, powiemy sobie dwa słowa o tym, w jaki sposób zapisujemy podpory w przestrzeni. No bo to, co powiedziałem przed chwilą, tak, że tak naprawdę to podpora nieprzesuwna w 2D miała dwie reakcje, ale dlatego, że tak się umówiliśmy, że tą trzecią pomijamy. Ona w praktyce powinna mieć trzy, dlatego, że ona jest nieprzesuwna, tak? I w momencie, kiedy przeszli na trzeci wymiar, można sobie spokojnie te trzy reakcje już uczciwie zapisać. No i teraz tak, możemy się spotkać czasami z tym, że ktoś nam zapisze tą podporę w ten sposób, w 3D, jako przesuwną. To jest bardzo, 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 bardzo zła forma. Dlaczego? No bo w którą stronę ona ma możliwość przesuwu? Y? Prawdopodobnie to autor miał na myśli, natomiast staramy się tak nie rysować. Ja tej formy bardzo nie lubię, czasami się z nią niestety spotykam i bardzo, bardzo mnie to mierzi. Dlatego, że w przestrzeni podpory przesuwne powinny być zapisane w ten sposób. No bo tutaj wyraźnie widać, że przesuw jest względem tej osi. Tak jak przesuw jest względem tej osi, no to tam nie ma reakcji, tak? No bo pamiętamy, że reakcja jest odpowiedzią na brak możliwości przesuwu, tak? Mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie i nie do końca poprawnie, no ale tutaj staramy się celować w to, żebyście umieli zadanie liczyć, a niekoniecznie, żeby to było tak hiperdokładne teoretycznie. Okej, okay. No i analogicznie, tak? Możemy to narysować względem każdej osi. Tutaj jest przesuw na zecie, no to mamy tylko reakcję x-ową, y-ową, no i tak dalej, nie? Znaczy to tak dalej to zawiera jeszcze cały jeden przypadek, tak? No bo tutaj przesuw jest na x-ie, więc mamy az-a i ay. Oczywiście ja te reakcje rysuję zgodnie z osiami, nie dlatego, że ja wiem, że one takie będą, tylko dlatego, że tak strzelam, tak? Jak wyjdą tak, rewelacja. Wyjdą inaczej, no przeżyjemy to jakoś, wyjdzie nam minus, nic się nie dzieje, no nie? Oczywiście w przestrzeni możemy mieć też do czynienia z innymi wariacjami na temat podpór. Teraz tak, no najczęściej mamy sytuację, w której mamy jakąś nitkę przyczepioną do naszego układu, czyli de facto mamy podporę, która jest przesunięta, tak? Czyli mamy na przykład coś takiego, że mamy przyczepione do układu, wyobrażamy sobie, że tutaj jest jakiś układ, no nie, tutaj w tym miejscu przyczepienia, tak, tam coś dalej jest, tak, nie ma to dla nas w tej chwili znaczenia co, może być jakikolwiek tam element, jakaś tam bryła, nieistotne. Istotne jest to, że w tym punkcie jest przegub, ale do tego przegubu mamy doczepioną podporę tutaj. No nie przesuwną. No i teraz tak, no oczywiście w takiej sytuacji ja bym mógł powiedzieć, że no to na tej podporze mamy trzy reakcje. Tak, ale jeżeli tutaj jest niteczka, to niteczka nam przenosi tą siłę tylko wzdłuż samej siebie. Czyli tutaj też będziemy mieli wyłącznie AZ. Oczywiście to może być wzdłuż osi, może być pod kątem. Wiadomo, że są różne wariacje, no ale to już przy zadaniach będziemy sobie omawiali. No i ostatni temat w układach przestrzennych. Może się teoretycznie pojawić utwierdzenie. Kibicuję, żeby się nie pojawiło z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że temat rysowania utwierdzenia w przestrzeni jest bardzo skomplikowany, tak? No bo jeżeli chcemy narysować utwierdzenie pełne, czyli takie, które ma trzy reakcje na przesuw, tak? Czyli ma trzy reakcje siłowe i trzy reakcje momentowe, no to jeszcze pół biedy. No najczęściej się możemy spotkać z takim zapisem.
że to jest taki prostopadłością w przestrzeni. Już rysuje się to, jak się rysuje. To jest jedna z form, tak? Natomiast no tutaj można się spotkać też z zapisem takim, że po prostu rysujemy to jako coś takiego, taką płytkę, nie? No i to też teoretycznie ma nam symbolizować, że to jest utwierdzenie, tak? Z tego na przykład może wychodzić jakiś pręt i tak dalej. Temat jest drażliwy, nie będziemy tutaj na tym etapie w to bardzo wchodzić, to też zależy trochę od prowadzącego, także tutaj akurat fajnie jest chodzić na te wykłady i wiedzieć, jak dany prowadzący to symbolizuje, bo tak jak mówię, no to niestety różne uczelnie, różni ludzie różnie to zapisują, nie ma tutaj jakiegoś takiego szerszego konsensusu na ten temat. Natomiast ogólnie tak to działa. I teraz wracając do tematu równej równowagi, no bo powiedzieliśmy sobie, że jest ich sześć, tak? No i logika nakazuje, że skoro mamy to zawieszone w przestrzeni x, y, z, no to zapewne są to suma rzutów sił na oś x, suma rzutów sił na y, suma rzutów sił na z. No zgadza się. No i dodatkowo oczywiście suma momentów na x, na y, na z. I tutaj jest jeden niuansik, no bo tak samo jak w statyce 2D, tak samo w statyce 3D, przecież nikt nam nie narzuca względem jak przyłożonej osi liczymy te momenty. Zaraz będzie przykład. Na przykładzie będzie ładnie widać, że w zależności od tego, jak przyjmiemy położenie tych osi, to może być tam trudniej bądź prościej wyznaczyć pewne rzeczy, tak? No i przejdźmy do przykładu. No i przykład powiedzmy, że wygląda tak. Tok rozwiązywania jest taki sam, czy to jest statyka 2D czy 3D, no nic się nie będzie różnić, tak? Czyli krokiem pierwszym jest co? No, krokiem pierwszym jest uwolnienie od więzów. No i tutaj wyjątkowo, zanim uwolni od więzów, to zrobię jedną rzecz. Zaznaczę osi układu. Teraz tak, ja te osi układu przyjmuję, jeżeli nie są narysowane oczywiście. No i przyjmuję zgodnie z tymi rysunkami, które były wcześniej. To jest x, to jest y, to jest z. Ja już tak zaspoileruję, że za chwilę tego bardzo pożałuję, że oznaczyłem te osi akurat w tym punkcie, dlatego że tak jak mówię, ja mam tutaj dowolność, tak? Ja to wybieram w tym momencie i ja nie wiem, czy to są dobre osi. Przekonam się za chwilę. Ok, kolejny krok, no to oczywiście wyznaczam sobie reakcję, tak? W sensie wyznaczam, na razie uwalniam od więzów, czyli zamieniam podpory na reakcję. Punkty dowolne, no bo tutaj nikt nam nie narzuca, więc powiedzmy, że to jest A, B i C. To w punkcie A mam oczywiście A, Z, A, Y, dobrze mówię, i A, X, no nie? Tutaj mamy linkę, nitkę, jak zwał, tak zwał, pręt. No to mamy tylko B, Z, tak? To tylko wzdłuż linki. Potem C, widzimy, że przesuw jest na X, więc my rysujemy reakcję tych pozostałych. Tu mamy C, Y oraz C, Z. Zwroty są przyjęte na zasadzie zgodnie z osią, bo tak mi będzie wygodniej potem równania wypisywać. I teraz tak, krok kolejny, no to jest oczywiście wypisanie równej równowagi. No to pierwsza równanie równowagi, suma rzutów na osi x-ów. No to na osi x-ów mamy co? Zgodnie z osią mamy ax-a, potem tyle, zgodnie z osią, natomiast na minusie mamy czwórkę, no nie? No bo czwórka jest też na osi x-ów, jest równoległa do osi x-ów, natomiast jest skierowana do niej przeciwnie. No to od razu cieszymy się, jak dzieci mamy ax równe 4, tak? To mogę, po pierwsze tutaj wyznaczyłem, no to raz, że super, a druga sprawa, że ja to już od razu zaznaczę też na schemacie, tak? Ax jest 4, no tutaj mogę napisać ax jest równe 4, nie? Kolejny krok, no zapewne suma rzutów na y. To suma rzutów na y równa się też 0. I co mamy na y? Na reakcjach mamy y, na reakcjach mamy cy. Nic więcej nie mamy, ale też i nic z tego równania na razie nie wyznaczymy. Przyda się pewnie później. Suma na zetach równa się 0. To na zetach mamy co? Mamy az, mamy bz, mamy cz. Tyle mamy, tak? Dlatego, że przyjmujemy, że tutaj nie ma ciężaru. Tak na marginesie nie podałem treści zadania, ale treść zadania w statyce to z reguły jest proszę wyznaczyć reakcję, tak aby układ pozostał w równowadze i dokładnie to tutaj mamy do zrobić. Ponownie, równanie, z którego nic mi na początku nie wynika. No i teraz zapisuję pierwsze równanie, które jest kłopotliwe. Suma momentów względem osi x równa się 0. Teraz tak, jest kilka szkół robienia tego. Oczywiście najlepiej jest, jeżeli
ktoś jest w stanie to zrobić na takiej zasadzie, że bierze rękę, kciuk kieruje zgodnie z osią X-ów i na podstawie tego, jak mu się te palce układają, jest w stanie wyznaczyć sobie momenty. Ale to jest trochę bardziej kłopotliwe tutaj. Dlaczego? Dlatego, że jak my teraz na to spojrzymy, no to widzimy, że względem tego X-a, czyli tej osi X-ów, no nie, no to na pewno AY na przykład będzie działał, no nie? No ale już A X-a, moim skromnym zdaniem, czasami ciężko sobie ładnie wyobrazić. No to od razu mówię, że X-a możemy pominąć. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie siły równoległe do danej osi odpadają. Czyli na dzień dobry, jak mamy sumę momentów względem osi X, wszystkie siły równoległe do osi odpadają, no nie mogą obrócić tą osią, względem tej osi, tym układem. Nie ma takiej fizycznej możliwości, no nie? No i kolejna sprawa, odpadają te wszystkie siły, które przechodzą przez oś. A dokładnie, których proste działania przechodzą przez oś. No bo jak mamy na przykład AZ, no to AZ teoretycznie, jak jest tak narysowany, to on nie dotyka tej osi X. Ale proste działanie AZ przechodzi przez tą oś, czyli też no nie jesteśmy w stanie wykonać obrotu tym układem przez siłę AZ względem X. No nie ma takiej fizycznej możliwości, nie obróci się, no nie? Czyli zapamiętujemy, jak siła jest równoległa, nie piszemy. I jak siła przechodzi, proste działanie siły przechodzi przez oś, nie piszemy. No to na dzień dobry względem x jestem w stanie pominąć wszystkie x, czyli ax i 4 na pewno odpada. Az odpada, bo przechodzi. Bz odpada, bo przechodzi. Ay, no ay nie odpada. Czyli ay jak najbardziej bierzemy. Tylko z tym ay jest taki problem, że jak sobie to wyobrazimy, ten kciuk zgodnie z x, palce krążą, czyli wyobrazimy sobie o takie działanie jako dodatnie, to ten ay wyraźnie będzie próbował obrócić tym układem w drugą stronę. Względem tej osi. Czyli piszemy minus ay. Odległość do punktu badanego w belce, tak? Tutaj zamienia się nam odległość do osi badanej. I teraz tak, problem jest następujący. Są trzy osi, tak? I my jesteśmy na osi, znaczy my badamy względem osi x-owej. Siła jest na y, no to nie uwierzycie względem jakiej osi liczymy odległość. No oczywiście, że względem z, tak? Na z, czyli pion, tak? To jest odległość 2. No i faktycznie a y razy 2. No to patrzymy, co się dalej dzieje. Tutaj mamy cy. Cy, jak sobie popatrzymy, no to ładnie się przetnie tutaj przez proste działania cy, ładnie się przetnie z x-ami, więc też pomijamy. Cz natomiast jak najbardziej wchodzi. No i w tym momencie jakby cz obracał? Siup, zgodnie, prawda? On by tak obracał. Obracałby tak samo, dodatnio. Czyli mamy plus cz. I tutaj znowuż, to jest z, to jest x, to odległość na y. Na y mamy 3. To się równa 0. Więcej sił nie ma. I teraz tak. Zanim przejdziemy do kolejnej osi, zrobimy sobie jeszcze taką mikrodygresję dla osób, które tego nie widzą. I teraz tak, ja też tego nie widziałem bardzo długo. To naprawdę jest kwestia przerobienia x zadań z tego tematu, żeby dobrze to widzieć w przestrzeni, tak? Niektórzy mają wyobraźnię przestrzenną, niektórzy jej nie mają. No i jeżeli ktoś bardzo nie ma wyobraźni przestrzennej, to ja gorąco polecam sobie przynajmniej kilka zadań rozpisać taką metodą. Co ja narysowałem? Ja narysowałem tą ściankę. O tą ściankę tutaj, o tą, no nie? Tą. O co chodzi? Stoję tu. To jestem ja. A ja wiem, że jestem wybitnie utalentowany artystycznie. Dlatego nie studiowałem architektury, tak? Czy nie tylko dlatego, ale jest to jeden z powodów. Patrzymy wzdłuż osi X, przeciwnie do zwrotu. I co widzimy? Widzimy tylko tą ściankę, tak? Dlatego, że wyobrażamy sobie, że ta bryła faktycznie jest bryłą. No to jak widzimy tylko tą ściankę, no to co się w tym momencie dzieje? Tutaj jest oś X, w tym punkcie. Oś X w przestrzeni zaznaczamy sobie w ten sposób, bo idzie do nas, no nie? Potem idziemy do tego punktu. Co tutaj widzimy? No widzimy na przykład AX-a. Mogę narysować, mogę pominąć, akurat tutaj się nic nie stanie, dlatego że AX jest równoległy do naszej osi badanej, więc i tak, no nie wejdzie nam do tego równania, ale pro forma narysujmy. Co jeszcze widzę? Widzę Z-a. No widzę, spoko. No to rysuję Z-a. Co jeszcze widzę? Widzę Bz-a, tak? Umawiamy się, że ta bryła ma jakieś tam kształty w przestrzeni i tak dalej, nie zmienia faktu, że my wszystkie siły widzimy, tak?
Ale w tym momencie te dwie siły, no to są tak jakby przyłożone do tego samego punktu z naszej perspektywy, no nie? Potem mam jeszcze Y, tutaj, a Y. Tyle, 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 tyle. Potem ten punkt. Tak, ten punkt to jest tak jakby ten sam punkt z naszej perspektywy, no nie? No to mamy czwórkę. Czwórka jest za kartkę. Za kartkę przypominam, że oznaczamy w ten sposób w przestrzeni. Spoko. Potem w tym punkcie jest CZ i CY. No to znowuż CZ, CY. Wszystko, wszystko. No i teraz w jaki sposób ma to niby komukolwiek cokolwiek uprościć? No, powiem to tak. W ogromny. Dlatego, że my wiemy, że to, co będzie próbowało obrócić tą naszą uproszczoną kostką, czyli tak naprawdę tym naszym prostokącikiem w tej chwili, no nie, w ten sposób, jak narysowałem, tak? Dlaczego w ten sposób? Kciuk zgodnie z X-em daje nam obrót lewoskrętny dodatni, nie? Przeciwne do ruchu wskazówek zegara, jak kto woli o tym myśleć. No i teraz tak. Widzę, że to odpada, to odpada, to odpada, tak? Zety, dlatego że wyraźnie przechodzą przez ten punkt. X, dlatego że jest równoległy. Czwórka, dlatego że jest równoległa. No to co zostaje? CZ, CY. CZ. CY oczywiście też przechodzi. Co tak na marginesie znaczy, że prawdopodobnie o czymś zapomniałem. Nie, jest ok, wszystko. Tutaj jest CY, tutaj jest CZ. To są jedyne siły, które są w tym równaniu. I teraz dużo prościej jest sobie wyobrazić, że popatrzcie, CZ działa zgodnie z tym, tak? Gdyby to CZ próbowało względem tego punktu cały czas obrócić tą naszą, tym naszym prostokątem, no to przecież jakby obracało? No obracałoby tak, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A Y? No zgodnie, siup. Te obroty przed chwilą były takie bardzo umowne, ale mam nadzieję, że wiemy o co chodzi, tak? Innymi słowy, bo inaczej to oznaczając, a Y, gdyby względem tego punktu próbował obracać, to kręciłby tak. No wyraźnie jest to przeciwne. I jest to ujemne dlatego. CZ, to skasujmy może. CZ jak? Zgodnie. Widać wyraźnie, no nie? Zresztą to się teraz sprowadziło tak naprawdę do przypadku statyki na płaszczyźnie. Więc jak ktoś umie statykę na płaszczyźnie, umie belki, to zrobi statykę 3D. Stara dobra zasada, prawda, z matematyki bardziej niż sam z mechaniki, fizyki i tak dalej, która mówi, że jeżeli czegoś nie umiesz, to uprość to do czegoś, co umiesz. Okej, okay, suma momentów na Y. No i suma momentów na Y to jest dokładnie taka sama rozmowa. Teraz tak, jak ktoś umie sobie wyobrazić, super, pomijamy wszystkie Y-owe z założenia. CZ-a pomijamy, BZ-a pomijamy, bo przechodzi proste działania przez oś badaną. Co zostaje? No zostaje na przykład AZ, zostaje na przykład czwórka i zostaje na przykład AX. AX zresztą policzony. No to mamy AX-a, MY, AX, no nie? No to odległość Z-owa, czyli 2. Potem mamy AZ. No i tutaj AZ tak na marginesie faktycznie ciężko sobie wyobrazić, jak kręci. No nie? Kręci przeciwstawnie. Zaraz zrobimy sobie tą wersję płaską, to będzie to lepiej widać. No i w tym momencie co? Moment Y-owy, siła Z-owa, to odległość X-owa. No to odległość będzie 1. Co zostało? Została ta czwórka przyłożona z zewnątrz, ona jest wyraźnie z minusem, to jest minus 4 razy... No i ta sama zasada, tak? Ta siła jest na X-ie, moment jest Y-owy, odległość Z-owa, tak? Możemy to sobie wyobrazić w ten sposób, że wszystkie trzy osi musimy w cudzysłowie wykorzystać do pisania tych równań, nie? Teraz tak, co tutaj się stało? No AX-a przecież mam stąd, nie? No to jak AX-a mam stąd, to 4 razy 2 minus 4 razy 2 minus AZ równa się 0. No to AZ po skomplikowanych obliczeniach matematycznych chyba wyszedł tam 0, nie? No to cieszymy się jak dzieci. No to dużo pomaga, tak? To już dużo upraszcza. I teraz... Ta sama zabawa z zamianą tego na płaszczyznę w cudzysłowie. I tak samo. Wyobrażamy sobie ludzika. Ludzik stoi tutaj na końcu naszej ośki, patrzy się w stronę ośki, natomiast przeciwnie do niej, tak? No i tutaj się robi, jak to się ładnie mówi, trochę trudniej, delikatnie mówiąc. Ja to sobie skopiuję razem z tym ludzikiem. No i spróbujemy sobie zrobić to samo, tak? Teraz tak, dlaczego mówię, że trudniej? No bo trudniej sobie to wyobrazić w przestrzeni, ponownie.
jedynym problemem jest wyobraźnia przestrzenna. No jedynym, ale znaczącym, tak? Patrzę na tą ściankę. To jest ta moja ścianka, tak? Ta. To X nie symbolizuje oś, X symbolizuje ta ścianka. I teraz jak ja patrzę na tą ściankę, no to co ja widzę? Widzę sobie w tym punkcie CY. Ten CY jest skierowany do mnie, tak? Do tego mnie, tego mnie. Jak on jest skierowany do mnie, to on jest tak skierowany, to jest CY. Spoko. Widzę CZ, no widzę CZ. CZ jest taki, nie? Tak, tak na marginesie ten układ, gdybyśmy narysowali, to tutaj byłaby oś Z, prawda? A tutaj byłaby X, jak się nie mylę. To, że to X jest za w tej tylnej płaszczyźnie, to nic nie znaczy, tak? Bo my patrzymy płasko, tak? My widzimy tylko płaską wersję tego układu. W porządku. Mamy CY, mamy CZ, no to tutaj mamy tą czwórkę, tak? Czwórka jest tutaj. Tak, skierowana. Tutaj to dalej jest ten sam punkt, bo ten punkt i ten punkt, no to jest ten sam punkt z naszej perspektywy, bo my patrzymy tak, no nie? No to BZ. Spoko. No to teraz tu. Ponownie patrzę wzdłuż tej prostej, no to widzę ten punkt tak samo jak ten, no nie? No i tutaj mam AZ. Mam AY, który no, jest do mnie. Tak będzie pominięty, ale pro forma zapisuje. No i AX, który tak na marginesie wiemy już, że jest równy 4. Ale na razie piszemy tak, jak jest. W porządku, nic nie zapomniałem, wszystko mam. No i spoko. No i zobaczmy, czy to równanie, które teraz uzyskam, to będzie to samo równanie. Wymiary tego sobie też możemy narysować, tak? Dlatego, że ta ścianka to jest 1, ta ścianka to jest 2. No a gdzie jest ta ścianka? No nie ma, bo jej nie widzimy, tak? Czyli mamy teraz sum momentów względem osi Y równą 0. Ponownie umawiamy się, że kciuk zgodnie z osią, palce kręcą o, w tym momencie w ten sposób, czyli ponownie lewoskrętne momenty dodatnie, czyli przeciwne do ruchu wskazówek zegara. To na dzień dobry wykreślam to, co na pewno nie będzie miało wpływu, no CZ nie ma wpływu, no CY też nie ma wpływu, tym bardziej bym powiedział, no nie, AY też nie, BZ też nie, bo przechodzi. Zostają nam AZ, AX i czwórka. Spoko. Suma momentów Y równa się 0 i teraz co mamy? Ta czwórka jak kręci? No może sobie wyobrazić, że kręci tak. Czy to jest zgodnie? No nie jest zgodnie, jest zdecydowanie przeciwnie, tak? Czyli mamy 4 razy 2. Tutaj widać ładnie tą prostopadłość, tak na marginesie, nie? Potem co mam? Potem mamy AZ. No i tutaj też jak kręci? Tak kręci. No też jest to jak najbardziej niezgodnie z założeniem, więc minus. Minus AZ. Ponownie prostopadłe, tak? No musi być ta odległość 1, nie chce być inaczej. Tyle, tyle, tyle. Potem X. No to X akurat kręci wyjątkowo tak, jak powinien, tak? Kręci zgodnie. No to jak kręci zgodnie, to plus. AX razy 2. Wróć, moment. Tutaj powinno być przeciwnie na samym początku. Ja chyba powiedziałem dobrze i nie zaznaczyłem tego minusa, tak? No bo kręciło nam zdecydowanie przeciwstaw. No i teraz ponownie, ponieważ AX jest 4, no to 4 razy 2 minus 4 razy 2. Co by tutaj nie było, to i tak musi być równe 0, żeby to równanie było spełnione. Czyli AZ jest na pewno 0. Mogę to już napisać, tak? AZ jest 0, tak? Spoko. No i co nam zostało? No została nam oś zetowa. No i oś zetowa dokładnie na tej samej zasadzie. Na początku zróbmy to sobie bez tego rozpisywania na płasko, żeby pokazać, że się da. Sum momentów na zecie równa się 0. To jest relatywnie najprostsze z reguły, dlatego że bardzo dużo sił z reguły się tutaj redukuje. No zobaczmy. Kciuk idzie w górę w punkcie B tak jakby, no nie, no bo tam mamy tą oś przyłożoną, no i kręcimy palcami, no to wychodzi nam coś takiego, nie? Już wyjątkowo brzydko wygląda, mam nadzieję, że wiemy, o co chodzi. I teraz tak, no wszystkie zety wypadają, to tak na dzień dobry. AX wypada, dlatego że AX przechodzi przez punkt, przez oś badaną, tak? CY też przechodzi, no czyli zostaje nam prawdopodobnie tylko AY i czwórka, jeżeli dobrze widzę, tak, tak. Tak, chyba dobrze widzę. No to AY. Dodatnie, wyraźnie. Razy 1. Podobnie ta sama zasada, tak? Z, Y, no to odległość musi być na X, biorę z X.
I plus z tego co widzę 4 razy 3 równa się 0, a y równa się minus 12 po skomplikowanych obliczeniach matematycznych. No i teraz tak, żeby sobie zrobić to tą drugą metodą, no to niestety znowu ludzik. Ten ludzik to już tak bardzo dziwnie sobie tutaj, o, w tą stronę będzie patrzył. Spoko. No i to jest tak w miarę prosto sobie wyobrazić, bo my patrzymy dokładnie z góry, no nie? Czyli tym razem to, co nas interesuje, ponownie sobie to oczywiście skopiujemy, żeby sobie uprościć trochę ten zapis, żeby uprościć sobie to, co mamy przed sobą na ekranie, żeby się zupełnie już nie pogubić. No widzimy coś takiego, tak, i tym razem no to nie widzimy tej ścianki, bo tą naszą ścianką główną jest ta ścianka. No i patrzymy sobie na nią z góry. Teraz tak, no mimo tego, że patrzymy na nią z góry, no to ja z reguły ją rysuję też tak na płasko, w takim sensie przed sobą. Natomiast no, co kto lubi, że tak powiem, tak? To jest kwestia tego, żeby wam było wygodnie, bo to nie jest kwestia jakiejś tam niesamowitej metody twierdzenia o tym, jak to się robi. No i jeżeli byśmy patrzyli na to tak stricte z góry, no to w tym momencie ta oś Y-ów jest tu, oj, tu, X-ów, Y-ów, no bo tutaj jest tak jakby punkt B, prawda? No i oś Z-ów jest skierowana do nas. To jest nasze Z, BZ i tak dalej. Ok. Analogicznie, no to moglibyśmy CZ. CZ jest w tym punkcie, tak? W tym punkcie, no to CZ. Co ważniejsze, 4. No i tutaj ja na tą czwórkę to z reguły patrzę, czy na te siły, no to patrzę tak, że są równoległe do x-a, przeciwnie skierowane. Równoległe do x-a, przeciwnie skierowane. No nie. Wszystko. I jeszcze cy. Wszystko w tym punkcie. Idziemy dalej. No to został nam ten punkt. Mamy az-a. No nie dość, że jest 0, to jeszcze jest równoległy, ale proforma pisze, żeby pokazać metodę. Mamy a-y, mamy x-a. Wszystko. Zasada ta sama. No na pewno BZ odpada, tak? Tutaj to akurat praktycznie wszystko odpada. To jest taki typowy przykład, bo kciuk skierowany w tym momencie do góry, no to daje nam taki obrót lewoskrętny. Czwórka będzie wchodzić, CZ z założenia nie, AZ z założenia nie, CY przechodzi, AX przechodzi. I zostaje nam pięknie, że suma momentów zetowych równa się 0. Zapomniałem zwyczajowo o wymiarach. Tutaj mamy 1, tutaj mamy 3. No i co mamy? Czwórka dodatnio, zdecydowanie. 4 razy 3. AY też dodatnio. Dodać AY razy 1 równa się 0. AY równa się minus 12. Ja praktycznie skończyłem zadanie. Dlaczego praktycznie? No bo jeszcze trzeba się wrócić i zobaczyć, co nam brakuje. Bo teraz tak, wyszło nam to AY równe minus 12. Ten zapis nie jest jakiś szczególnie dobry, zaraz pokażę, jak to lepiej zrobić. Natomiast tam na samym początku były takie równania, z których nam no, nic na początek tak jakby nie wyszło, nie? Były te równania. Ja te równania teraz już jestem w stanie rozwiązać. Dlaczego? Dlatego, że policzyłem pozostałe parametry, pozostałe niewiadome tych równań. No bo co mi tam brakowało? Brakowało mi na przykład AY. CY równa się minus AY. Przed chwilą tego AY przecież policzyłem, tak? AY wyszedł ile? Minus 12. No to jak AY jest minus 12, no to mamy minus 12, to by się nawias przydał, to jest 12. Od razu to zaznaczam, bo zapomnę. CY równa się 12. No i coraz lepiej. Zostaje nam CZBZ. Coś za dużo tych niewiadomych, prawdopodobnie czegoś po drodze nie wpisałem. A nie, tego równania jeszcze brakło, dlatego że powiedziałem, że z tego nic na razie nie wynika, no i wtedy nic nie wynikało, natomiast my tego y policzyliśmy, tak? Przypominam, że y był minus 12, tu, tak? To mamy, że CZ równa się 2 trzecie za y, czyli 2 trzecie z minus 12. 2 trzecie z minus 12 to jest wyższa matematyka, trochę żartuję oczywiście, natomiast wychodzi o minus 8. Ktoś ma potrzebę, to możemy nie sprawdzić na kalkulatorze, nie obrażę się. I zostaje nam tak naprawdę tylko to równanie. AZ było 0, z obliczeń tak wynikło, tak? AZ jest 0, w ogóle pomijam. Czyli wychodzi mi, że BZ jest równe minus CZ, czyli BZ jest równe po prostu 8, tak? CZ minus 8, BZ 8.
BZ8, CZ minus 8. I teraz są dwie sprawy. Po pierwsze, ten zapis jest paskudny. W takim sensie, że reakcje ujemne tak naprawdę świadczą wyłącznie o tym, że popełniliśmy błąd w założeniu, tak? Czyli to nasze założenie nie było zgodne ze stanem faktycznym. Czyli tłumacząc z polskiego na nasze, jak mi wyszło, że AY jest minus 12, to AY jest po prostu skierowane przeciwnie. I tyle. Czyli tu mamy 12. Spoko. Gdzieś jeszcze był minus? Tutaj CZ. Tak samo. Zwrot przeciwny do założonego. Wydaje mi się, że to chyba wszystkie wartości ujemne raczej. Tak, 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 tak. No a Z równe 0, to nie ma sensu go tutaj w ogóle zaznaczać, no nie? I to jest koniec tego zadania. Teraz tak. Czy ja to mogę sprawdzić? No mogę. Oczywiście nie ma sensu sprawdzać tymi równaniami, które wcześniej były zapisane, dlatego że no, te równania są napisane przez nas, tak? Nie wiem, czy one są dobrze. Więc zróbmy sobie sprawdzenie względem jakiejś innej osi. I teraz tak, to jest dowolna oś. Co to znaczy dowolna? To znaczy, że ja równie dobrze mógłbym ją pod kątem ciapnąć. No aż taki sadystyczny nie będę. Natomiast zrobię ją w takim położeniu mniej typowym, dlatego że tak jak mówię, dowolna oś. To jest jakaś moja oś. Y1. No załóżmy, że ona tutaj ma tak jakby punkt 0, bo ona miałaby tak jakby swój osobny układ osi, no nie? Ale i tak będę robił tylko jedno to sprawdzenie. Nie bądźmy, że tak powiem, aż tak ambitni. MY1 równa się 0. Próbujemy tą metodą przyspieszoną, żeby nie musieć tego przerysowywać. Aczkolwiek bardzo prosto to teraz jest zrobić, tak? Bo czym to się różni od MY? Jakbym sobie wziął to moje rozwiązanie dla Y, to rozwiązanie, no to ta obecna będzie się różniła wyłącznie miejscem przyłożenia osi Y. No i teraz tak. Tutaj trochę inne rzeczy będą niepotrzebne, prawda? Dlatego, że położenie osi nam się zmieniło. Położenie osi nam się zmieniło, ono teraz jest tutaj. To jest moje Y1, tak w połowie, tak chamsko przyłożone w połowie, nie? No i teraz tak, no na pewno te rzeczy, które są równoległe, no to faktycznie nie są potrzebne. Ten AY tutaj jest zupełnie tutaj do szczęścia niepotrzebny. Ten CY też nie jest mi do szczęścia potrzebny. To oznaczenie nie jest mi potrzebne. Mamy coś takiego, no nie? Natomiast BZ już jest brany pod uwagę na przykład. Bo on był wykreślony, bo przecinał się z osią. Tu się nie przecina z osią. Tu AX się przecina z osią. Na przykład, no nie? I tyle. CZ też się nie przecina. Też jest brany pod uwagę. Czwórka się przecina. Zupełnie inaczej, nie? No i możemy oczywiście przyjąć, że tak jest dodatnio. Taka glossa odnośnie tego, co było wcześniej robione, to jest statyka. Tak jak to jest statyka, to ma znaczenie, czy lewo, czy prawo skrętne są dodatnie tak na koniec dnia? Nie. Ale fajnie jest się trzymać tej wersji z kciukiem, bo inaczej się można bardzo łatwo pogubić. No to trzymamy się dalej tej wersji z kciukiem. Mamy minus AZ, która akurat jest równa 0, więc mogłem jej pominąć, ale pro forma zapiszmy. Ja od razu podpiszę, że to jest 0. Plus BZ. Raz jedna, druga. Jedna, druga, bo to się w połowie, prawda? I plus CZ. Razy też jedna, druga. No, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Wyszło mi BZ równe minus CZ. No, trochę to jest truizm, bo faktycznie no, oczywiście CZ, BZ są sobie równe ze zmienionym znakiem, tak? Przy czym tutaj tak naprawdę to jakbym się chciał bardzo mocno trzymać już tej wersji, to miałbym, że tak, AZ0, BZ8, a CZ to w ogóle powinien tak napisać, prawda? Żeby to było zgodne już z tym zapisem. Tym niemniej widać, że ta równowaga jest zachowana, także no wyniki są najprawdopodobniej poprawne. Można sobie przeliczyć to dla dowolnej innej osi, żeby sprawdzić, no ale generalnie to zadanie jest zakończone, to jest wynik końcowy, poprawny.